zagrywali dobrze, grali dobrze. To cała Zaksa właśnie i my się spodziewaliśmy, że oni będą tak grać. To jest naprawdę świetna drużyna, ale to my dzisiaj nie zagraliśmy swojej siatkówki i gdybyśmy chociaż w większym stopniu pokazali to, co potrafimy, to na pewno byśmy stworzyli inne, lepsze widowisko. Czy byśmy wygrali, nie wiem. Na pewno dzisiaj nie podjęliśmy walki. Drugi, trzeci set na pewno Zaksa miała pod kontrolą i jestem przekonany, że w żadnym momencie nie poczuli się zagrożeni. Szkoda pierwszego seta, bo tam rzeczywiście mieliśmy swoje szanse, a grając z taką drużyną jak Zaksa, nie wykorzystując ich, dzieje się później właśnie tak. Zaksa udowadnia to w tym sezonie i myślę, że już od kilku lat. Więc my musimy się poprawić jak najszybciej, bo zaraz jedziemy do Bełchatowa i będziemy grali rewanż i tam nie może nam zabraknąć ognia.